Cześć. Przepon Ronnie Rig zrobił w ostatnich latach bardzo dużą furorę. Trudno wyobrazić sobie łowienie na kulki pływające bez tego przeponu. Marka ProLogic na sezon 2019 wypuściła na rynek gotowe haczyki z krętlikami, dzięki którym skonstruowanie tego przeponu będzie jeszcze szybsze i prostsze. Haczyki z krętlikami dostępne będą w dwóch rodzajach haków typu Curve Shank i Long Shank oraz dostępne będą w 6 rozmiarach od 1 do 10. W opakowaniu znajdziemy 5 haczyków plus rurki termokurczliwe. Teraz pokażę Wam, jak w szybki sposób skonstruować przypon Ronnie Rig przy pomocy gotowych haczyków z krętlikiem. Bierzemy haczyk, tu mam rozmiar 4, wersja Curve Shank. I cały przypon wykonamy sobie na plecionce w otulinie Gladiolink. Więc odmierzamy sobie jakieś około 30-20 paru centymetrów plecionki. I najpierw wiążę plecionkę do kółeczka za pomocą jakiegoś tradycyjnego węzła lub taki, który Wasz jest ulubiony i uważacie, że najbardziej wytrzymały. Wiążemy. Końcóweczkę obcinamy i od razu na drugim końcu montuję pętelkę. Tutaj też jest temat zakończenia przeponu uniwersalny. Ja robię pętelkę, będzie mi łatwiej później do lidera szybko z łączką zamontować przypon. Dobra, mamy przywiązany haczyk do plecionki i teraz na końcówkę haczyka i początek tutaj krętnika mocuję rurkę termokurczliwą. Jest ona tutaj w zestawie z haczykami, około centymetra, może troszeczkę mniej. Przewlekamy i nawlekamy. Ładnie nam to powinno wejść. Rurki są tak dobrane, żeby ładnie nam to weszło. No i mamy praktycznie przypon gotowy. Teraz musimy założyć mocowanie do kulki. Ja tutaj mam pierścień owalny, można być to też mini krętlik, może być to wkrętka, jak komu wygodniej lub co macie pod ręką. I jeszcze zablokować muszę ten pierścień takimi stoperkami na haczyk. No i przesuwamy tutaj mniej więcej na górną część haczyka. Może być na wysokości grota, najbardziej jest to stosowne. Mamy praktycznie przypon gotowy. Teraz muszę tylko oczywiście zgrzać rurkę termokurczliwą nad parą, wyprostować plecionkę i dajemy tutaj jeszcze przy węźle troszeczkę pasty wolframowej, żeby nam ten przypon się ładnie później w wodzie wypozycjonował. Czyli jak sami widzicie, konstrukcja przyponu Ronnie Rig jest teraz łatwiejsza i zdecydowanie prostsza.